Czego uczy mnie Słowo Boże w Psalmie 139, wersecie 13? Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej, żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstawałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Psalm 139, werset 13. Jak widzimy z tego fragmentu, poczęcie człowieka to jest cud od samego początku. W psalmie tym król Dawid opisuje początek swojego życia, cud poczęcia i wzrost w łonie swojej matki. Używa słów: utworzyłeś mnie, widziałeś mnie. Już wtedy opisuje siebie jako osobę, chociaż tak maleńką. Dzisiaj wiemy, że 18 dnia po zapłodnieniu w embrionie zaczyna rozwijać się serce. 4 dni później zaczyna ono bić. Dnia 45 często, gdy kobieta jeszcze nie wie, że jest w ciąży, dzieciątko posiada już zaczątki wszystkich organów wewnętrznych. Można też rozpoznać usta, wczesny język i zalążki 20 zębów mlecznych. Na tym etapie ciąży embrion jest już kompletnym, choć jeszcze nienarodzonym człowiekiem, różniącym się od nas swoją wielkością, gdyż ma około 1 cm, masą ciała, gdyż on ma około 1 grama, i środowiskiem, w którym żyje. Dnia 65 ta mała istota potrafi już kopać swoimi nóżkami, zaciskać piąstki, otwierać buźkę i się uśmiechać. Kiedy Dawid rozmyśla o początku swojego istnienia, musi zawołać: wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Werset 14. Podobnie dzisiaj każdy człowiek jest jedyny w swoim rodzaju, oryginalnym dziełem sztuki. Nawet jeśli choroba czy starość zostawiają na nim swoje ślady, jakże właściwym jest więc zawołać do wielkiego Boga słowami: wysławiam Cię za to. Psalm 139, werset 13. Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej, żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstawałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Jesteś cudownym dziełem Bożym, jedynym w swoim rodzaju. I dlatego za Ciebie Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty. Na krzyżu Golgoty Pan Jezus stał się grzechem za każdego, kto w Niego wierzy. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony raz na zawsze. Nie ma powodu do tego, żebyś musiał pójść do piekła, na które zasłużyłeś. Uwierz Jezusowi Chrystusowi i będziesz miał domostwo w niebie, tam, gdzie jest Bóg, i będziesz raz na zawsze z Bogiem. Więc uwierz Panu Jezusowi, a będziesz zbawiony.